Maria Duszka, Wolność chmur, tomik rozchwytywany. Zatrzymaj się, popatrz w okno. Tam prawie zawsze jest jakiś wiersz. Po 22 latach od początku naszej miłości rozmawiamy o mężczyznach, którzy prowadzą podwójne życie. Mają żony i kochanki, bo ich na to stać. Pytam, czy chciałbyś tak żyć jak oni? Myślę, że chciałbym podwójną ciebie, odpowiadasz. 1974 to był najszczęśliwszy rok w moim życiu. Właściwie pół roku. Właściwie parę dni. Właściwie parę chwil. Wystarczą na całą resztę mojego życia. Mglisty grudniowy wieczór, błotnista wiejska droga, twój pocałunek, dowód na istnienie Boga. Przytulić się do myśli o tobie i zasnąć. Ktoś powiedział, że nie można być zrozpaczonym, kiedy się patrzy w niebo. Na twoim pogrzebie przez cały czas obserwowałam chmury. Nie należałam do tych kobiet, które miały prawo płakać. Za nami wieczność, przed nami wieczność. Jesteśmy tu tylko na chwilę, złapani w pułapkę życia. Kiedy mamy umierać, choć wcześniej mówiliśmy, że żyć nie warto, świat nabiera barw i wyrazistych konturów, jak lato w sierpniu. I wszystkie chwile, które były i które jeszcze mogłyby być, mają nagle wagę i wartość. Wychodzę ze szpitala. A właściwie wychodzą ze szpitala. Jedni z wyrokiem śmierci, inni z wyrokiem życia. Wiejski głupek siedzi przy grobie matki. Obejmując rękami kolana i kołysząc się, powtarza: mama w ziemi, ziemia w mamie. Pamięci moich bliskich. A wydawało się, że zawsze będą trwać na tym rumiankowym podwórku, w tym ciepłym domu, w tym bezpiecznym łóżku. Po kolei zdmuchuje ich czas. Którzy dają, będzie im dodane. Zawsze pracuję najlepiej, jak potrafię. Dlaczego więc ciągle cierpię niedostatek? Uskarżała się w modlitwie. Następnego dnia otrzymała odpowiedź, najlepszą z możliwych: bądź hojna dla siebie i dla innych. Nieziemska niebieskość. W drodze do pracy mija mnie dotyka, przenika z nieba wzięty kolor kwiatów podróżnika. Modlitwa. Odpychanie ciemności. Skąd się biorą poetki? Skąd się biorą poetki? Byłam dziewczyną z niedobrego domu, ale z podwórza wychodziło się do świętej brzeziny. Ale przez okno podawała nam swoje kwiaty bujna czerwona róża. A mama często nuciła piosenki. Powiedziała mi kiedyś, że chyba zwariowałaby, gdyby nie mogła śpiewać. Wszystko obróciło się w poezję. 1987. Ja kochająca ciszę i dal, rozległe pola i lasy. Ja uwięziona na balkonie z pelargonią. 97. Dobry jest taki mężczyzna, który nie chce mnie zabić, okraść albo przejść na moje utrzymanie. Piotr Spotek, Maria Duszka. Do następnego razu.
Do usłyszenia.